Marlena Dietrich śpiewała piosenkę Czesława Niemena Czy mnie jeszcze pamiętasz? A w studiu muzycznej jedynki Mieczysław Szcześniak. Dzień dobry. Witajcie państwo. Czy mnie jeszcze pamiętacie? Chciałam powiedzieć, że jesteś trochę spóźniony, bo wczoraj miałeś być. Przepraszam bardzo za to. Przepraszam Pawła Sztąpkę i przepraszam państwa, którzy jeżeli czekaliście na mnie, to szczęśliwy jestem bardzo. Niestety spłatał mi figla czas, ponieważ przyleciałem z Los Angeles i różnica godzin to jest 9 godzin. No bo ja właśnie powiedziałam na antenie nawet Romkowi Czajarkowi, że zaspałeś. No to jest duża sztuka, żeby zaspać około 13, ale jednak jesteś usprawiedliwiony, bo ten lot to był jakiś z wielkimi utrudnieniami. Jak słyszę, że przez Moskwę leciałeś, tak? Tak, niestety ponieważ miałem zobowiązanie, brałem udział w koncercie niemenowskim właśnie w Poznaniu w hali Areny. Duży koncert i chciałem zdążyć na próbę jeszcze przed koncertem. A w Los Angeles powiedzieli, że nie zabierają, bo jest oblodzone, bo pada śnieg. Nowy Jork 48 godzin, że nie przyjmuje samolotu, więc cóż było robić? Trzeba było wsiąść do samolotu, który zawiezie mnie na miejsce i na koncert. No, obowiązku trzeba dopełnić, tak? No więc wsiadłem do samolotu do Moskwy, przeżyłem szok, że tak powiem, czasowy i kulturowy. 12 godzin ciurkiem leciałem. I zdążyłeś ale na próbę. Doleciał. I słyszę, że ten koncert bardzo się podoba publiczności. Zresztą jest jeszcze w wielu miejscach będzie grany, będziesz śpiewał. Ale teraz, ponieważ w niedzielę kończy się ten nasz, bo my mamy miesiąc Czesława Niemena na antenie muzycznej jedynki. Dwie daty wyznaczają ten miesiąc. W styczniu minęła 10. rocznica śmierci Czesława. W niedzielę kończyłby 75 lat. Więc zapytam cię, czym dla ciebie jest Czesław Niemen? Czy on jest dla ciebie jakimś wzorem wokalistyki? Po pierwsze, jeśli mogę, to pięknie zrobiliście, że cały miesiąc poświęciliście temu niezwykłemu człowiekowi. Naprawdę. Tak? Ponieważ nasza ziemia naprawdę rzadko rodzi tak niezwykłe, egzotyczne owoce. Czesław Niemen, myślę, że państwo się ze mną zgodzicie, był geniuszem. Wyrastał szeroko poza swoje czasy, poza wyobraźnię, szczególnie tę masową, oraz wyrastał. Piękny, to jest piękny przykład na to, że jesteśmy w środku świata jakby, że z równą swadą możemy mówić o świecie zachodnim, który dobrze rozumiemy i o świecie wschodnim, który dobrze rozumiemy, bo już Niemcy nie rozumieją tak Rosjan jak my, ani Rosjanie tak. Niemców jak my. I Czesław jest tym niezwykłym przykładem. Łączy te dwa światy, prawda? Tak, bo on fascynował się absolutnie muzyką amerykańską. Tak, i wszystkim, z jednej strony, a z drugiej strony pieśniami swojego dzieciństwa, prawda? Pieśniami swojego dzieciństwa, ale sięgał znacznie dalej. Miał swoje fascynacje w muzyce dalekowschodniej, którą na swój sposób studiował też. I zresztą pięknie to robił. Jest taki przykład płyty ze Sławomirem Kulpowiczem, Samarpam, gdzie to jest taki kolaż jazzu i muzyki hinduskiej na przykład, gdzie pięknie zaśpiewał, zupełnie niezwykle. Ponieważ na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej studiowałem, pomyślałem sobie, że nie ma lepszego sposobu, jeżeli w ogóle praca magisterska ma mieć sens, żeby zafascynować się i zebrać troszeczkę wiadomości o tym niezwykłym człowieku. Dlatego napisałem pracę pod tytułem Umarł król, nie żyje król. Ponieważ myślę, że Czesław zmienił ustrój na naszej scenie muzycznej. Nie ma już monarchii. Porozmawiajmy o tym, co teraz robisz, bo byłeś w Stanach przecież nie turystycznie, w Los Angeles, prawda? Oj, ostatnio wiele robię i nowych projektów sporo, bo przez ostatni czas zrobiłem muzykę z kwartetem smyczkowym, który nazywa się Mecore String Quartet. Myśmy to zrobili ładnych parę lat temu. Taki program, gdzie muzyka
po raz kolejny udowadniamy, że muzyka jest jedna. Czyli po prostu śpiewamy piosenki zwane evergreenami, zagranicznymi i polskimi, standardy jazzowe, muzykę klasyczną, bo jest i Vivaldi, i Bach. W aranżacjach na kwartet smyczkowy, czyli na nasz kwintet, które zrobił dla nas specjalnie Krzysztof Herdzin. Więc jest to bardzo ciekawy projekt. Jeździliśmy po Polsce z tym i zarówno graliśmy w filharmoniach, jak na festiwalu kwartetów smyczkowych, ale też na festiwalu jazzowy w Gdyni, na podsumowanie festiwalu jazzowego z równym powodzeniem, z czego się bardzo cieszę, bo to znaczy, że udał nam się projekt, że muzyka jest jedna. To po pierwsze. Po drugie, zrobiłem też nowy projekt z zespołem Audiophiles, czyli oni 8 chłopa, ja 9. I w dziewięcioro... W dziewięciu. Dziewięciu, tak. Bo sami mężczyźni. Sami mężczyźni. W dziewięciu my zrobili program. Oni zaczęli od zaaranżowania mojej piosenki Twoja miłość i śpiewali ją z nadzieją, że zrobią jeszcze kilka moich piosenek. Ja ucieszywszy się, spotkałem się kiedyś z nimi i doszliśmy do wniosku, że może zrobimy wspólnie projekt. Ten projekt zrobiliśmy. Śpiewaliśmy na razie w trójce. Przedstawiając go, mamy nadzieję zagrać koncerty Gram, oprócz tego regularnie swoje koncerty z własnym zespołem. Mam jeszcze projekty z zespołem i z orkiestrą symfoniczną, bo tak mam rozpisane utwory, które w takich składach śpiewam. A oprócz tego nagrywam drugą płytę w Stanach. Amerykańską, no właśnie. Masz już jedną i mało ci, tak? Tak, tak. Ta piosenka, którą państwo słyszeliście wcześniej, a która nazywa się Save the Best for Last, to wielki przebój Wendy Waldman. Wendy Waldman to artystka i producentka amerykańska, którą może państwo znacie głównie z tej piosenki, ponieważ Vanessa Williams kiedyś wyśpiewała światowy hit. Ja swoją wersję jakby kołysankę zaśpiewałem. To była chyba pierwsza męska wersja tak naprawdę tej piosenki. Okazało się, że brzmi dobrze. Że brzmi, że brzmi. Z tego się bardzo cieszę. Nagrałem ją zresztą jeszcze w innej aranżacji z Basią Trzeczeleską, z naszą Basią kochaną. I ona jest na mojej płycie Science, na tej pierwszej amerykańskiej, a druga będzie zupełnie inna, ponieważ połączyłem niejako dwa światy. Folkowy świat, ten Los Angeleski przez Wendy Waldman i jej rodzinę muzyczną i świat H.B. Barnama, który od wielu lat współpracuje z Aretą Franklin. No właśnie, to jest ten H.B. Barnum. Tak. A oprócz tego ma swoje zajście z chórem, z Community Choir. I co mi się najbardziej podoba, to nie jest wypasiony chór czarny, amerykański, tylko to jest chór z tak zwanych zwykłych ludzi w Los Angeles. Nie wiadomo, kto jest bogaty, kto biedny, kto śpiewał, kto nie śpiewał. Po prostu przychodzą na próby i ćwiczymy. Ja jestem częścią tego chóru. Muszę wam się pochwalić, państwo drodzy, że jestem członkiem chóru Live Choir. I z tym chórem będziesz nazywał swoją kolejną amerykańską płytę? Tak, już nagraliśmy trzy utwory. Napisaliśmy z H.B. Barnumem i z Wendy Waldman piosenki, które brzmią, tak sobie założyliśmy, jak stare piosenki gospel. Trochę rytm bluesowe i z takim klasycznym kwartetem albo nawet triem instrumentalnym i z chórem. Żeby to był głos z chórem i żeby to był ten swing, o który chodzi w takich piosenkach. No i zapaliliśmy się strasznie. Ja właśnie wróciłem, stąd to moje zaspanie. Wróciłem, bośmy mieli bardzo intensywne 2 tygodnie, jak 2 miesiące. Pisaliśmy nowe piosenki, nagrywałem je w studiu, później zgrywaliśmy, później kręciliśmy dokument o tym.
bo szczęściem zainteresowała się tym i ludzie z Polski, ekipa z Polski była i ekipa amerykańska. No i oprócz tego nakręciliśmy teledysk. No proszę, ile rzeczy się wydarzyło w takim krótkim czasie. A kiedy będzie premiera tej płyty? Nie wiem, wtedy kiedy skończymy. Na razie nagraliśmy trzy utwory. Zależnie od okienek, które mam tutaj w pracy, jeżdżę tam i nagrywam zwykle na 3 tygodnie. Tak mi wystarczy czasu. Jeszcze nie mówiłeś o koncertach niemenowskich, prawda? Które, o właśnie, które, teraz to jest kolejny mają projekt. Miejsce. Tak, to bardzo, bardzo fajny projekt. Zostało to wymyślone w ten sposób, że do projektu zostali zaproszeni artyści różni. Na przykład ja, na przykład Janusz Radek, na przykład Natalia Niemen. Natalia Sikora też wie, Natalia, prawda? Sikora, tak. Anna Dreszowska. Anna Dreszowska i... Janusz Kruciński. Janusz Kruciński, tak. Mm-hmm. I śpiewacie utwory Czesława Niemena. Tak, śpiewamy utwory Czesława Niemena zaaranżowane na nowo. Ja na przykład postanowiłem zrobić ze snu o Warszawie balladę i właściwie jest to rodzaj impresji na temat tej piosenki. Okazało się, że pomysł się bardzo spodobał najpierw reżyserom, później instrumentalistom, a później publiczności, z czego się bardzo cieszę. Bo rzeczywiście Warszawa stała się też moim miastem i śpiewam to z pełnym przekonaniem. Jestem dumny z tego miasta, naprawdę. O, to jest temat na osobną rozmowę, no, proszę państwa. Ten Feniks mnie zachwyca ciągle. Mietek Szcześniak w Muzycznej Jedynce. Zbliża się jubileusz. W przyszłym roku będziesz go obchodził. 30 lat minie, prawda? To jeszcze się będziemy spotykać. Ja chciałem myślę. Tylko powiedzieć, że z powodu sposobu, w jaki żyję i za jakim niuchem własnym chodzę, mam to szczęście, naprawdę, bo że mogę wybierać rzeczy, projekty, które mnie się podobają, które... Że robisz to, co lubisz, krótko że mówiąc. Że robię to, co lubię, po pierwsze, a po drugie, że mam to, co jest celem każdego artysty, czyli po prostu zamieszkać w głowie i w sercu publiczności. Ponieważ od wielu lat, mimo że nie mam jej w mediach... No, na przykład teraz jesteś w mediach i to dość w sporym rozmiarze. Ale wiesz, o czym mówię. Tak. Wiesz, o czym mówię. No, wy jesteście dość wyjątkowi. Gram regularnie koncerty i ludzie... Chcą przychodzić, chcą zapłacić za bilet i mają z tego radość. Myślę, że to jest największa nagroda dla artysty każdego. Mietek Szcześniak był w Muzycznej Jedynce. Dzięki. Dziękuję.